Cześć, nazywam się Marcel Krajewski. Do zobaczenia na stadionie. Ja przychodzę jako prawy obrońca do Widzewa. W poprzednim sezonie miałem okazję grać też jako wahadłowy, więc i w ofensywie, i w defensywie uważam, że rozwinąłem się. Jak bym siebie scharakteryzował? Przede wszystkim jestem zawodnikiem, który bazuje na swojej motoryce, na swojej sile, na swojej szybkości, na wygrywaniu pojedynków jeden na jeden w ofensywie i w defensywie. I przede wszystkim to, co mnie cechuje, to jest taka moja przebojowość i to, że zawsze na boisku zostawiam całe swoje serce. Sezon na wypożyczeniu w pierwszej lidze nauczył mnie odpowiedzialności boiskowej przede wszystkim. Pozwolił mi się rozwinąć jako piłkarzowi, co zaprocentowało powołaniem moim pierwszym do młodzieżowej kadry Polski U20, co było na pewno fajną nagrodą, bo wiem, że przez ten rok naprawdę rozwinąłem się jako piłkarz. I był to też rok pełen wzlotów i upadków, co nie tylko umocniło mnie psychicznie, ale wiem, że po prostu po tym roku jestem dużo lepszym piłkarzem niż byłem przychodząc do Znicza na początku. Podchodzę do rywalizacji zawsze w ten sposób, że to ona ma mnie motywować, ja się jej nie boję. Wiem, że dzięki rywalizacji ja staję się lepszy, drużyna na tym zyskuje i nie zyskuje tylko ja, ale też zawodnik, z którym rywalizuję, więc dla mnie rywalizacja jest czymś naturalnym i czymś, co po prostu mnie buduje jako zawodnika. Zacznę od tego, że Widzew był na mnie zdecydowany już dużo wcześniej niż poprzednie kluby i dostałem jakby konkretny plan, co klub ode mnie oczekuje. Też były wcześniej zapytania z Widzewa, on pierwszy się jakby do mnie odezwał, więc przede wszystkim to, a po drugie, no, Widzew jest po prostu świetnym klubem, jakby patrząc od zaplecza kibicowskiego, zaplecza piłkarskiego, uważam, że to był po prostu najlepszy wybór z ofert, które po prostu miałem dostępne. Myślę, że nie mam zarysu konkretnych, mam oczywiście zarys planów indywidualnych, tak, czyli jak najwięcej po prostu występować na boisku, dołożyć do tego indywidualne liczby. Myślę, że to jest oczywiste, ale jeśli chodzi o drużynowe, ja myślę, że dla mnie najważniejszy jest każdy kolejny mecz. Chcę po prostu wygrać każdy kolejny mecz i nie skupiam się na mistrzostwie, na pucharach, bo wiem, że jeśli będę koncentrował się na każdym kolejnym meczu, to po prostu to przyjdzie samo.